Także cześć, z tej strony Patryczek i witam Was w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o dwóch nowych rzeczach, które zostały nam pokazane przez twórców oraz porozmawiamy sobie o giveawayu. Giveaway na bardzo, bardzo dużo skrzyneczek, także naprawdę bardzo fajnie, żebyście sobie wzięli udział, ponieważ aż 9 osób coś dostanie. Także myślę, że no fajnie, no nie? Więc ogólnie no to zapraszam do oglądania. Dobra, także okej. Okay. Pierwsza rzecz, jaką chcę powiedzieć, no to pokazane zostały nowe skiny do Digla. Te skiny do Digla już przeciekły jakiś czas temu, natomiast ja chciałem już tak normalnie po prostu pokazać je wtedy, kiedy już twórcy powiedzą o tym, że mamy już takie oficjalne pozwolenie na mówienie o tym, ponieważ w teorii te skiny nie powinny wyciec, ale no są. No i dopiero teraz tak jakby powinniśmy o nich mówić, no bo dopiero teraz mamy możliwość o tym wspominania, no ale dobra. Skiny do Digla są dość ciekawe, fajne, interesujące. Ja raczej kupię sobie Hot Roda jednego, ponieważ mam już Sabertootha z Winterfesta, także raczej tych takich innych tierów piątych nie będę kupował. Chociaż ten Samurai też wygląda dość spoko. Natomiast z drugiej strony pamiętajmy o tym, że Digiel głównie może być używany przeze mnie do wyglądu, aniżeli do grania. No ale ogólnie skiny spoko i mam nadzieję, że w końcu pojawią się też skiny do MPX-a w przyszłości. No ale okej. Okay. Te skiny będą normalnie w skrzynkach Standard Case i Premium Case oraz możecie je kupić za niebieską walutę, którą dostajecie za powtórki skinów z Standard Case'ów i Premium Case'ów. Także bardzo fajnie i jest to spoko sprawa. Kolejna rzecz, dostaliśmy już wygląd, jak będzie właśnie wyglądał ten ekran ładowania mapy Cargo, nowej mapy, nowa mapa Team Deathmatch, którą już zapowiedzieli twórcy jakiś czas temu, ponieważ została ona pokazana no, na oficjalnej stronie Critical Opsa. O niej już nagrywałem materiał, także tutaj macie już troszeczkę wiedzy, aczkolwiek no, mamy już ekran ładowania. Widzimy tutaj też tak parę kontenerów ustawionych obok siebie, dzięki czemu będzie można najprawdopodobniej na nie wskoczyć sobie. Jakieś takie fajne tam wnęki, zaułki, także myślę, że będzie to spoko mapa właśnie do jakichś tam camp miejsc, więc mi się podoba. No i co? No i myślę, że jest to ciekawa mapa. Ciekawe, czy będzie miała takie same problemy optymalizacyjne, jak jakieś inne mapy wchodzące od razu do gierki. No nie, czyli na przykład jak Hit wchodziło do gry, no to bardzo nie lubiałem w nią grać, ponieważ była dość słabo zoptymalizowana i często FPS-iki spadały. No nie? Aczkolwiek zobaczymy, jak będzie wyglądało nasze tutaj cargo. No i ostatnia rzecz, no to ten giveaway. 9 osób dostaje skrzynki, 4 osoby dostają 5 standard case'ów, 5 osób dostaje po jednym rewind case'ie. Co musicie zrobić? To zostawić w komentarzu swoje ID gracza, nick w grze oraz zasubskrybować kanał. Jeżeli wszystko będziecie mieli poprawnie zrobione, czyli publicznie subskrypcje będą ustawione na kanale waszym oraz będziecie, no, tak jakby dobrze mieli wpisane nick i ID, no to otrzymacie skrzynki poprzez wylosowanie, więc tutaj zobaczymy, dla kogo szczęście się uśmiechnie i kto skrzyneczki takie dostanie. Także będę losował te osoby, pewnie za jakiś tydzień dam wam znać. 20 lutego myślę, że będzie koniec losowania, także zapraszam was do wzięcia udziału. No i to by było na tyle, trzymajcie się, no i na razie, hej.